Dlaczego partia Razem jeździ po Polsce i zwraca tak dużą uwagę na tworzenie struktur w mniejszych ośrodkach? Staramy się po prostu dotrzeć tam, gdzie niezależnej lewicy przez lata w Polsce by po prostu nie było. Ona była zamknięta w wielkich akademickich ośrodkach, w miastach takich jak Wrocław, Warszawa, Łódź, Kraków. Natomiast nie docierała tam, gdzie tak naprawdę żyje elektorat lewicy społecznej, do miast małych i średnich. I dzisiaj płacimy za to cenę, bo ceną za zostawienie całego świata poza wielkimi metropoliami, poza sferą zainteresowań lewicy, jest to, że został skolonizowany przez prawicę i skrajną prawicę. To się bardzo często widać może nie w miastach takich jak Legnica, która jest większa, ale w takich mniejszych miejscowościach, do których trafiamy, gdzie pojawia się kilkanaście osób, które zakładają okręg Razem i nagle okazuje się, że w tym mieście czy miasteczku są tylko dwie organizacje polityczne. To Razem, które właśnie powstało, i skrajna prawica. Bo poza tym jest kilku słupów udających partie polityczne i startujących w każdych wyborach na takiej zasadzie, że każda partia polityczna chce mieć kogoś z każdego powiatu. I jest lokalny, bezpartyjny samorządowiec nieodwoływalny od dekad, tak? I wraz z całym swoim dworem obsiadający wszystkie instytucje publiczne w tej miejscowości. Więc to jest ten świat, w którym tak naprawdę polityka zniknęła. To jest ten świat, w którym nie ma ani debaty publicznej, ani działań politycznych, gdzie polityka ogląda się w telewizorze od święta i gdzie sprowadza się ona do tego, żeby raz na 4 lata wrzucić kartę do urny wyborczej. I musimy ten świat odwojować, bo jeżeli tego świata nie odwojujemy, to tak naprawdę przyszłość demokracji w Polsce będzie stała pod znakiem zapytania. Bo jeśli ta demokracja będzie się sprowadzała tylko do takiego telewizyjnego plebiscytu, to prędzej czy później pojawi się ktoś, kto ją najzwyczajniej w świecie przy pomocy tego demokratycznego plebiscytu przywróci. I jeżeli chcemy w Polsce na serio mieć sprawnie działające państwo i mieć życie publiczne, które nie jest imitacją demokracji, ale jest demokracją faktycznie działającą, to musimy dotrzeć z aktywnością polityczną poza wielkie miasta. I między innymi dlatego my ostatnie tygodnie, miesiące spędzamy jeżdżąc po mniejszych i jeszcze mniejszych miejscowościach, budując struktury Razem, odpowiadając też tak naprawdę na te tysiące zgłoszeń, które pojawiły się po kampanii wyborczej i starając się z ludźmi, którym Razem się spodobało, którym komunikat Razem się spodobał, zrobić działaczy, działaczki, aktywistów. I to jest potężne zadanie, ale bez tego zadania trudno liczyć na to, żeby lewica w Polsce wróciła jako istotny gracz polityczny, bo lewica tylko wtedy może być silna, jeżeli opiera się na masowym społecznym zaangażowaniu. Taka lewica stojąca tylko przed tekturową ścianką z nadrukowanym na tejże ściance logiem i umiejąca wyłącznie wypowiedzieć się do kamery w TVN24 jest skazana na to, żeby najzwyczajniej w świecie pełnić rolę kwiatka do kożucha wielkiego obozu liberalnego. My nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby być kwiatkiem do kożucha wielkiego obozu liberalnego. Chcemy zbudować w Polsce trzecią możliwość, realną alternatywę. Alternatywę, która jest i socjalna, i demokratyczna. A żeby to zrobić, musimy oprzeć ją na masowym społecznym zaangażowaniu. I żeby do tego doprowadzić, spędzamy ostatnie tygodnie, jeżdżąc od miasta do miasta, spotykając się, rozmawiając z ludźmi, budując fundament po to, żeby w końcu w Polsce była lewica na serio, a nie tylko z nazwą.